Cześć, z tej strony Fit Kobietka. W tym nagraniu powiem Ci, jak zgubić tkankę tłuszczową po wewnętrznej stronie ud, a także pokażę Ci ćwiczenia, które naprawdę dają świetne efekty. Zapraszam do nagrania. Tkanka tłuszczowa, która gromadzi się po wewnętrznej stronie ud, jest bardzo trudna do usunięcia. U wielu kobiet utrzymuje się latami i wkurza jak mało co. Istnieją różne przyczyny nadmiaru tłuszczu na wewnętrznej stronie ud, w tym genetyka, starzenie się, płeć, pochodzenie etniczne, przyrost masy ciała i dieta. Na przykład Twój metabolizm zwalnia wraz z wiekiem. Spowalnia to spalanie nagromadzonego tłuszczu w organizmie. Kiedy tak się dzieje, jest bardziej prawdopodobne, że gromadzisz tłuszcz wokół bioder i ud. Dodatkowo typ sylwetki, jakim jest na przykład gruszka, którą mam ja sama, bardzo często właśnie w okolicy bioder i ud gromadzi tkankę tłuszczową, której ciężko jest się pozbyć. Kobiety częściej mają nadmiar tłuszczu na wewnętrznej stronie ud z powodu hormonów progesteronu i estrogenu, które zwiększają się podczas ciąży i menopauzy, co prowadzi do tego, że kobiety mają więcej tłuszczu na biodrach i udach niż mężczyźni. Możesz zredukować tkankę tłuszczową poprzez ćwiczenia i dietę. Nie ma miejscowego spalania tkanki tłuszczowej, natomiast dzięki odpowiednim ćwiczeniom efekty będą po prostu szybsze. Zwiększenie masy mięśniowej i niewielka redukcja tkanki tłuszczowej może sprawić, że Twoje nogi będą bardziej zgrabne w granicach Twojego potencjału genetycznego. Będą one po prostu dużo lepiej wyglądały, uda będą smuklejsze, a Ty będziesz po prostu zadowolona. Tych kilka ćwiczeń zrób w obwodzie. 5 serii po 8 powtórzeń. Przerwa między ćwiczeniami to 40 sekund. Pierwszym ćwiczeniem są burpee. Myślę, że to ćwiczenie możesz znać. Ono super oddziałuje na nasze uda. Spala tkankę tłuszczową i pozwala wysmuklić nogi. Kolejne ćwiczenie to zakroki. To są popularne wykroki, jednak tutaj idziemy po skosie, dzięki temu bardziej angażujemy naszą wewnętrzną stronę ud. Kolejne ćwiczenie, żabki. Tutaj mamy bardzo mocne angażowanie nóg. Dodatkowo spalamy tkankę tłuszczową, ponieważ to ćwiczenie jest dosyć intensywne. Leżenie na boku i unoszenie nóg to kolejne ćwiczenie, które da fajny efekt, jeżeli chodzi o nasze uda. Kolejnym ćwiczeniem jest sumo goblet squat, czyli przysiady sumo z obciążeniem. One też bardzo dobrze wpłyną na wysmuklenie wewnętrznej strony ud. Kolejne ćwiczenie, które ja uwielbiam, to skater. Tutaj też pracujemy nad naszymi nogami. Wąski przysiad z wyskokiem. To ćwiczenie pozwoli Ci podnieść tętno. Tutaj na pewno spalisz kalorie, a także wyrzeźbisz sobie nogi. Mam nadzieję, że taki trening przyniesie Ci fantastyczne efekty. Tego Ci życzę. Napisz mi koniecznie, jaką inną część ciała chciałabyś zobaczyć w kolejnym nagraniu. Jakie ćwiczenia pokazać? Pozdrawiam, Fit Kobietka.